A co jeśli słyszymy za dużo szumów i chcielibyśmy tak naprawdę, żeby radio nam się aktywowało, kiedy słyszymy transmisję? Czyli jak ustawić squelch? Zapraszam. Czyli tak, żeby dowiedzieć się, na ile procent mamy ustalony squelch, możemy nacisnąć po prostu pierwszy klawisz po lewej stronie. I tutaj u góry mamy taki skrót SQL, tu jest ustawiony na 15%. I to samo jest w menu kanałów. Jeżeli sobie naciśniemy ten przycisk, tutaj zobaczymy, że SQL jest ustawiony na 25%. Tak? Jak go zmieniamy? Do zmiany służą dwa przyciski, czyli strzałka w dół i strzałka do góry. Przyciski trzeba naciskać króciutko, bo ściśnięcie dłużej powoduje zupełnie inną opcję. Nie o to nam chodzi w tym filmiku. Czyli tak, naciskamy do góry, squelch idzie do góry, naciskamy w dół, squelch idzie w dół. Wszystko jasne. I teraz tak, jaka jest zasada? Taka dobra praktyka jest po prostu obniżyć squelcha do poziomu szumu i podnieść o jedną albo dwie kreseczki. Wtedy można uzyskać dobre efekty. Tu słyszymy i podnosimy. I teraz, jeżeli będzie jakaś aktywność na danym paśmie, radio powinno się aktywować. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam serdecznie.